Aquibook to dość skomplikowany wyraz, który czytany od tyłu daje nazwę miasta Kobyłka. Wyraz skomplikowany, jak skomplikowana jest gminna oświata. Zamiast rozwiązywać problemy, stwarzane są coraz nowsze. Problemy kobyłkowskiej oświaty trwają nie od dziś, nie od roku, tylko przynajmniej od 4 lat. Ostatnie dni wskazywać by mogły, że coś się zmieni, że są szanse na to, że rozstrzygnięty zostanie pozytywnie przetarg na budowę szkoły, a teraz doszły jeszcze do tego kłopoty z przedszkolem. Dziś porozmawiamy chwilę o kobyłkowskiej oświacie z przewodniczącym Rady Konradem Kostrzewa. Faktycznie ogłoszono drugi przetarg, wydłużono termin budowy, pani burmistrz wydłużyła go do 20 miesięcy, czyli no wiadomo, że nie wcześniej niż we wrześniu 2025 możemy mówić o tym nowym obiekcie. W związku z tym w takich trochę dziwnych próbach ratowania tej sytuacji, zamiast wracać do dosyć dobrego pomysłu najmu Rosłana, który od sierpnia zeszłego roku jest już w tej naszej przestrzeni, była o tym mowa, już nie chcę do tego wracać, kto ma wiedzieć, ten wie. Jest to wiedza powszechnie dostępna. Zrodził się taki pomysł, żeby przenieść, żeby z filii przedszkola numer 1 przy ulicy Księdza Marmo, czyli stamtąd, z budynku znajdującego się w tamtym kierunku, przenieść część dzieci do budynku macierzystego przedszkola przy ulicy Kościuszki, on czyli tam znajduje się za nami, i wygospodarowane w ten sposób sale przeznaczyć pod filię szkoły numer 1, czyli w jednym budynku miałyby funkcjonować dwie filie. Pomijając już problemy z tym związane, jedno wejście, znaczy dwa wejścia, ale jedna szatnia, trudność pogodzenia funkcjonowania tych obiektów. Czyli pomysł na siłę. Pomysł na siłę, przede wszystkim upychanie dzieci w budynku przedszkola kosztem sal. No i teraz mamy rozbieżności. Pani burmistrz twierdzi, że nie było mowy ani o likwidowaniu sali do SI, która znajduje się na Marmo, ani do likwidowaniu sali, o likwidowaniu sali gimnastycznej, która znajduje się na Kościuszki. Nie było mowy o likwidowaniu kuchni. Natomiast te wszystkie obawy generowali rodzice i było wiadomo, że takie rozmowy się odbywały. Rodzice, którzy są wściekli, którzy szukają jakiegoś rozwiązania, prób spotykania zarówno z władzami gminy? Rodzice, których doprowadzono do takiej sytuacji, że gdy próbowali odbyć spotkanie w budynku przedszkola macierzystego dla siebie, to w wyniku nadzwyczajnej kontroli zakazano przedszkolu robienia takich rzeczy. Są na to podpisy urzędników, burmistrz zbieć na odpowiednim protokole. Więc rodzice postanowili się spotkać w plenerze, konkretnie pod budynkiem Urzędu Miasta. Tak, bo nigdzie ich nie chciano przyjąć. Dokładnie. I odbyło się w piękny czerwcowy poniedziałek takie spotkanie. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło. Ponad 80, myślę, że w porywach może i do 100 osób w nim uczestniczyło. Spotkanie trwało ponad 3 godziny. Byliśmy na nim obecni z radnymi, z radnym Jabłońskim, z radnym Rolą. Natomiast trzeba podkreślić, jestem z tego niewyobrażalnie dumny, że rodzice właściwie przez pierwsze 2 godziny sami wyjaśnili sobie to stanowisko, wyjaśnili, co mają do powiedzenia i sformułowali zręby takiego pisma, które potem trafiło do burmistrza, trafiło do Rady Miasta. Ja je mam ze sobą także. My jako radni byliśmy tam potrzebni do tego, żeby ich poinformować o tym, co jest możliwe, co jest osiągalne dla miasta, czym miasto się zajmowało przez te no niespełna 10 miesięcy. Poinformować, ale i wysłuchać. Myśmy ich spokojnie słuchali przez 2 godziny. Oni tam we własnym towarzystwie w bardzo kulturalny, bardzo merytoryczny sposób byli w stanie to zdanie wypracować. No ja bym chciał, żeby wszystkie spotkania w Kobyłce tak wyglądały. Jakie są najważniejsze wnioski z tego dokumentu? Wniosek podkreślony jest taki, że rodzice są zaniepokojeni oraz wyrażają stanowczy przeciw wobec potencjalnych planów przeniesienia części oddziałów szkoły do budynku przedszkola przy ulicy Księdza Franciszka Marmo. Czyli 100 osób opowiedziało się jednoznacznie, że nie chcą żadnych przenosin. Tak. Co jest warte podkreślenia? W spotkaniu brały udział zarówno nie tylko przedstawiciele rad rodziców, ale przedstawiciele wszystkich rodziców, zarówno z przedszkola numer 1, ze szkoły numer 1, byli też rodzice ze szkoły numer 2 i ze szkoły numer 3. Prawie wszystkie strony, oprócz władz gminy. Oprócz pani burmistrz, tak. Co prawda z innych szkół tych osób relatywnie mniej, ale wszystkich to dotyczy, dlatego że to przeludnienie dotyczy wszystkich. Przestrzeń pod szkołę podstawową jest potrzebna wszystkim. Ona wpływa na wszystkie placówki. Tu można by o tym mówić, dlaczego tak jest.
ale no, naprawdę dotyczy to wszystko. Reakcją na to spotkanie, reakcją władzy w Kobyłce na to spotkanie było pilne zwołanie spotkania. Z rodzicami i radnymi i rzeczywiście takie spotkanie się odbyło, było protokołowane. W pierwszych punktach protokołu pani burmistrz bardzo wyraźnie zaznacza, że nie było mowy o likwidowaniu żadnych sal. No, mija się z prawdą? Powszechna jest wiedza, że takie próby były, o tak. Kilkanaście osób w różnych momentach słyszało takie pomysły. Na szczęście do tego nie doszło i to jest najważniejsze. I dlatego też rodzice ani radni nie protestują dalej. Nie wyjaśniamy tego, nie ma sensu tutaj tego drążyć. Najważniejsze jest to, że do tego nie dojdzie. Problemu. To nie jest klucz problemu, dokładnie. Najważniejsze jest to, że do tego nie dojdzie. Po specjalnie zwołanym posiedzeniu była sesja. Czy jakakolwiek dyskusja w temacie oświaty? Była bardzo duża dyskusja. Myślę, że warto do tego sięgnąć. Zarówno w momencie zadawania pytań przez mieszkańców i jeszcze wcześniej w takich punktach wywołanych sprawozdaniem burmistrz z, no właśnie, sprawozdaniem burmistrz, które nie obejmowało tego ostatniego tygodnia i tego spotkania i na tym tle wywołały się pytania. Dość burzliwa rozmowa między kierownik Wydziału Edukacji a przedstawicielami Panią Rady Rodziców. Panią Haliną Bonecką, tak? Tak, a przedstawicielami Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola. Konstruktywna wymiana zdań? Niezbyt. To znaczy mimo ustalenia tego, że Rady Rodziców i przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Rady Miasta będą mogli uczestniczyć w rozmowach na temat arkuszy organizacyjnych tych jednostek edukacyjnych, no w tej chwili się odbywa takie odkręcanie znowu kota ogonem. To znaczy mówienie, że ta wiedza, którą mieli dyrektorzy i którą przekazali rodzicom o ilości ściętych godzin, jest zupełnie nieaktualna. I nie tylko, że godzin ścięto mniej, ale że i dyrektorzy występowali o inną ilość godzin. Tam się właściwie nic nie zgadza. Tak? Chaos jest przeogromny. No i rodzice, za co im chwała, wzięli się za rozplątywanie tego węzła gordyjskiego od początku, a on no, trochę narasta. Zamiast się jakby zmniejszać, to narasta. Na tę chwilę co się dzieje? Jakie są stanowiska? Może tak? Na tę chwilę stanowisko jest takie, że rodzice będą razem z radnymi bardzo mocno pilnowali, żeby cięcia, które w niektórych przypadkach sięgały 10% etatów i nawet 30% godzin. To jest propozycja urzędu. To jest propozycja urzędu. No nie zmaterializowały się. To są godziny szczególnie wrażliwe, na przykład nauczycieli wspomagających, także specjalistów szkolnych, które sprawiają, że ta sytuacja, o której też w poprzedniej rozmowie mówiliśmy, że w klasach bywa po kilkoro, ja znam sytuację, że jest czworo, pięcioro dzieci ze specjalnymi potrzebami w jakiejś klasie, które są nie do zrealizowania przez jednego nauczyciela, który miałby panować nad 25 dzieci, w tym piątką ze specjalnymi potrzebami. A godziny tych nauczycieli specjalnych, tych specjalistów bądź nauczycieli wspomagających w różnych jednostkach, w różny sposób jak są ograniczone. Jak na dzisiaj wygląda sytuacja z budynkami? Gdzie, skoro nie tu, nie na dzisiaj tu, przede gdzie? Wszystkim aktualne jest, że księdza Marmo zostaje jedynie dla przedszkola i to jest, uważam, ogromny sukces rodziców działających wspólnie, to też trzeba zaznaczać, pewne. I radnych, i to jest pewne, nikt już o tym nie mówi. Jest też pewne przenoszenie się na Rosłana, ale, bo były rozmowy, to znaczy, były rozmowy to jest powrót do pomysłu, tak? Powrót do pomysłu, który od sierpnia zeszłego roku wałkujemy, natomiast ponieważ od sierpnia zeszłego roku... On był odłożony gdzieś od akta? Były rozmowy z Radą, natomiast no, chyba pani burmistrz nie udało się skomunikować z właścicielem obiektu, dlatego że ta sytuacja jeszcze jest nie do końca jasna, jeszcze dziś odbywa się spotkanie dotyczące właśnie statusu tego obiektu. Mówimy o wynajmie czy zakupie? Mówimy o wynajmie na potrzeby szkoły. Właściwie sytuacja jest pomiędzy dwoma podmiotami, tym, który tam funkcjonuje i właścicielem obiektu. Trudno powiedzieć, jakby w jakim charakterze Rada Miasta, Burmistrz czy Rady Rodziców. Wynajęcie tego budynku przy ulicy Rosłona, ile dałoby sal lekcyjnych, ile dzieci mogłoby tam uczestniczyć? Przynajmniej 9 niezbędnych sal lekcyjnych jest możliwych do wygospodarowania. Reszta zależy od zagospodarowania już bezpośrednio na miejscu. Mówi się o pewnych zmianach w budynku, które mogłyby sprawić, że tych sal będzie 10 lekcyjnych, ale ponadto gabinety specjalistów, pomieszczenie na stołówkę, pomieszczenie na świetlicę. Sytuacja, w której całe nauczanie, pierwsze 3 klasy szkoły podstawowej mogłyby się tam przenieść i normalnie funkcjonować. To by była taka filia
w pełnym znaczeniu tego słowa, samodzielnie funkcjonujący czyli obiekt. Czyli tak, marmo zostaje, pojawia się nowy obiekt oświatowy Rusłona, hałabała zostaje w nienaruszonym stanie, czyli tak jak jest, nic nie przybywa, nic nie ubywa. Dokładnie, co sprawia, że rodzice mogą przestać się martwić, natomiast sytuacja z ulicą Rusłona wymaga jeszcze chwili rozmów. Na ten moment radni są poinformowani, że powinniśmy myśleć o sesji nadzwyczajnej w przyszłym tygodniu na początku lipca. Bardzo chciałbym, żeby odbyła się na początku przyszłego tygodnia. I przesunięciach środków, które pozwolą pani burmistrz podpisać umowę z właścicielem obiektu. Czy w pana ocenie takie działanie urzędu to jest próba gaszenia ognia benzyną? Aż tak nie, natomiast to jest rzecz, której przez 10 miesięcy nie udało się załatwić, teraz musimy załatwiać przez 2 tygodnie i to jest charakterystyczne. Po co zamieszanie z rodzicami, po co wciąganie tych rodziców w takie dyskusje, skoro... Rodzice przytomnie w te dyskusje włączyli się sami, to znaczy... Bo zostali sprowokowani. Dokładnie, to znaczy to jest wyraz troski rodziców i też takiego trzymania ręki na pulsie przez radnych, dlatego że rodzice byli przerażeni tą wizją z jednej strony rodzice przedszkolaków, z drugiej strony rodzice uczniów też nie bardzo mieli ochotę funkcjonować w takim dziwnym układzie. Rozumiem. Czyli czekamy do godziny 12, być może będzie jakaś dzisiaj decyzja. Będzie jakaś wiedza. Liczę, że pewnie w przyszłym tygodniu będą już musiały być podjęte decyzje wiążące. Na dzisiaj sytuacja nie wygląda kolorowo, a na pewno nie różowo. Nie wygląda. Warto dodać, że w czasie całej sesji, w której wracał temat oświaty, zarówno w tym roku, jak i przez pryzmat zeszłego roku, pryzmat bardzo trudnej sytuacji, w której postawiła szkołę numer 2 pani burmistrz Zbiedź, udzielając wypowiedzi medialnych w naszym rozumieniu radnych rodziców, rady rodziców, też szkoły, całego środowiska szkoły numer 2, trochę pochopnych wypowiedzi medialnych. Ta sytuacja wracała także w kontekście absolutorium czy wotum zaufania dla pani burmistrz konkretnie. No i warto dodać, że pani burmistrz na tej sesji nie było. To jest... Ja właśnie chciałem o to zapytać. Panie przewodniczący, to jest taki swoisty rekord Polski, bo z tego, co dobrze pamiętam, burmistrz Kobyłki przez całą swoją kadencję ani razu nie uzyskała wotum zaufania. Za swoje działania. W roku 2019 to wotum wydaje mi się, że było udzielone. Mówię z głowy, ale... Cztery na pewno nie. Tak, ale cztery ostatnie na pewno nie. Cztery na pewno Rok 2019 rozliczał rok 2018. Wiemy, że wybory... A jednym zdaniem, gdyby panu przyszło podsumować to, co się działo na tej absolutoryjnej sesji, właśnie nieobecność pani burmistrz, to jest kuriozalne? Chciałbym podsumować, ale to naprawdę brak słów. Nie dlatego, że słów brakuje w ogóle, tylko to jest poziom lekceważenia. Wydaje się, że radnych, ale przecież tak naprawdę mieszkańców, bo to w imieniu mieszkańców jest to absolutorium udzielone. Dodajmy, że ono zostało ostatecznie udzielone, absolutorium, czyli jakby na rozliczenie z wykonania budżetu. Minimalną większością głosów, bo 11, ale zostało. Natomiast wotum nie zostało udzielone i to właściwie... Nikt nie był za. I nikt nie był za. To jest do zera, że tak powiem. Taka jest ocena pracy burmistrz. Nie ma nawet prób polemiki. To znaczy pracownicy, z którymi trzeba przyznać, że jeszcze jakaś polemika, jakaś rozmowa jest, bo to było kilkoro osób, które próbowały jakoś tutaj pani burmistrz bronić. Natomiast trudno, żeby robiły to lepiej niż ich przełożone. Ale to dokładnie potwierdza to, że jak nie ma dialogu, nie ma pracy, nie ma sukcesów, nie ma wyników i to jest takie przeciąganie gumki każdy do siebie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.